ciężkością. Nie byli w stanie się ruszyć ręką, nogą. Śmiem twierdzić, że spoczynki w Duchu Świętym, jeśli są prawdziwymi spoczynkami, a ich jest niewiele, tych prawdziwych, większość to nakręcenia emocjonalne i zły duch. Zły duch bardzo boi się namaszczonych rąk, szczególnie kapłańskich, więc jak kapłan nakłada ręce i ktoś pada, niekoniecznie pada w Duchu Świętym. Po prostu pada. Kapłan powinien jeszcze przez chwilę nad każdym, który upadł, się modlić, aby rozeznać, jakie duchy spowodowały upadek. Czy to jest emocje, nakręcenie, popisanie się? Wiecie, my jesteśmy bardzo wrażliwi na te rzeczy, nie? I wielokrotnie widzimy na przykład takie sytuacje, które mogą być lekko komiczne, nie? Na przykład niektóre panie. Akurat to zawsze z paniami się dzieje, nie wiem czemu tak. Na przykład, nie? Przychodzi, już się chwieje ładnie, nie? Bierze ładnie, dobry zamach, osuwa się, nie? I wiesz, raz czy drugi byłem świadkiem takich komicznych zachowań, że myślałem, że padnę, nie? Bo idę dalej, ale mówię, ach, jeszcze się pomodlę przez chwilę, nie? I widzę, że pani sobie leży i poprawia ładnie tutaj, wiesz, bereci, nie? Żeby ładnie leżeć jakoś tak, nie? Żeby teraz... Mówię, no jaki upadek w Duchu Świętym, nie? Inna pani znowu kątem oka patrzy, nie? Czy wszyscy patrzą, jak ona leży, nie? Ja patrzę na nią, na... Nie prześmiewam spoczynku w Duchu Świętym. Mówię tylko o sytuacjach komicznych, gdzie człowiek sam po prostu chce, że tak powiem, być w centrum uwagi. I to nie są żadne spoczynki. Kiedy zły duch nie chce, aby kapłan dalej się modlił mocą stawienniczą z nałożeniem rąk, powoduje upadek. Dlatego trzeba jeszcze przez chwilę pomodlić się i zobaczyć, czy nie ma jakichś manifestacji. Jakie są owoce tego upadku. Dlatego jeszcze raz chcę powiedzieć, że kiedy ludzie upadają w Duchu Świętym, to, jestem o tym przekonany, dzieje się to szczególnie przez pośrednictwo anioła. Że anioł dotyka człowieka i to przyjście anioła, dotknięcie anioła jest tak obezwładniające Bożą obecnością, że oni upadają na ziemię. To jest bardzo ciekawe w rozeznawaniu, ponieważ jeśli upadki... mają miejsce i są autentyczne, nienakręcone, to zobaczcie, jeśli rzeczywiście przychodzi anioł, to może być to anioł z nieba, który otwiera cię na działanie Ducha Świętego, albo może być to dotknięcie przez złego ducha, który powoduje upadek. To jest bardzo ciekawe, ponieważ w rozeznawaniu duchowym jest to niezwykle ważne. Wiecie, Łucja mówi na przykład w ten sposób. Atmosfera nadprzyrodzoności, która nas otaczała po przyjściu anioła, była tak silna, że przez długi czas prawie nie zdawaliśmy sobie sprawy z naszego istnienia. Pozostawaliśmy w tej samej pozycji, w której nas zostawił anioł, i powtarzaliśmy ciągle tę samą modlitwę. O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie. Proszę Cię, byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Cię nie kochają i którzy Ci nie ufają. Obecność Boga odczuwaliśmy tak silnie i głęboko, że nawet nie odważyliśmy się rozmawiać ze sobą. Jeszcze następnego dnia odczuwaliśmy, że nasze dusze wciąż są ogarnięte tą atmosferą nadprzyrodzoności, która bardzo powoli znikała. Siła obecności anioła przy następnym objawieniu była tak intensywna, że prawie całkowicie nas pochłonęła i unicestwiła. Zdawało się nam nawet, że przez dłuższy czas byliśmy pozbawieni zmysłów. W czasie tych dni wykonywaliśmy nasze zewnętrzne czynności, jak gdybyśmy byli poruszani przez tę samą istotę nadprzyrodzoną, która nas do tego skłoniła. Spokój i szczęście, które odczuwaliśmy, były bardzo wielkie, ale tylko wewnętrznie, najzupełniej skupiające duszę w Bogu.
a również osłabienie fizyczne, które nas ogarnęło, było wielkie. Hiacynta wspominała: po przyjściu anioła nie mogę mówić, ani się bawić, ani śpiewać i nie mam sił do niczego. Ja także nie, odpowiedział Franciszek. Ale to nic nie szkodzi. Anioł jest piękniejszy niż to wszystko. Przy trzecim zjawieniu się anioła obecność nadprzyrodzona była jeszcze silniejsza. Przez kilka dni nawet Franciszek nie odważył się mówić. Później powiedział: lubię bardzo oglądać anioła. Najgorsze jest to, że potem nie jestem zdolny do niczego. Nawet chodzić nie mogę. Nie wiem, co mi jest. Zauważcie, przyjście anioła jest bardzo intensywnym wejściem w Bożą obecność, tak, że człowiek nie jest w stanie nawet ustać na nogach, jak prorok Daniel, jak dzieci z Fatimy. Ale równocześnie dusza jest całkowicie skupiona na Bogu. Odczuwa wielką radość i wielkie szczęście. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że kiedy przyszła Maryja do nich, odczucie nadprzyrodzoności było zupełnie inne. Wręcz jakby zostali stworzeni na nowo w takiej radości, w takim pokoju, w takim szczęściu, w takiej bliskości, w takiej intymności z nią, że mówią, po prostu oni fruwali wręcz, nie? Kiedy z nią rozmawiali, fruwali wręcz. A po spotkaniu z Marią byli tak pełni radości, energii, życia, że dosłownie nie mogli spać, nie? Tak byli nakręceni. Poczwórne espresso. 3 razy dziennie. Duchowe. Byłem teraz u mojego dobrego kolegi, proboszcza, nie powiem skąd. I ten proboszcz rzuca kawę i w inny sposób się relaksuje. Mówi, chodź, ci pokażę jak. Idę do niego do pokoju i widzę jakieś takie urządzenie, takie, wiecie, jak deska surfingowa, na takich kołach, jakieś zaczepy. Mówi, stań przy deszce, nie? Mówi, dobra. Zaczepił mnie nogami i nagle i do tyłu, nie? I leży, ty, nogi tam, głowa w dół. Ja mówię, stary, co się dzieje? On mówi, właśnie teraz, słuchaj, to jest prawdziwe doładowanie, nie? Bo krew ci spływa do głowy, normalnie dostajesz takiego powera po 2 minutach takiego wiszenia, że już nie musisz pić kawy. I słuchajcie, co czymże? Cyk, jeden do tyłu. Człowiek wyskakiwał normalnie po 2 minutach, jak nowonarodzony. Co już człowiek nie wymyśli? Ale to jest ciekawe, nie? W rozeznawaniu Bożej obecności. Wiemy, że ona jest kecharitomene. Jest tak pełna Bożej obecności, że nawet dochodzi do sytuacji, w której kiedy pojawia się w Lourdes niejakiej Bernadecie Subiru, objawia się z imienia, które jest szokujące, szczególnie dla proboszcza. Czy pamiętacie, jakie imię objawiła Maryja, kiedy objawiła się Bernadecie w Lourdes? Głośniej? Niepokalane poczęcie. Dokładnie. Tylko problem w tym, że tak może o sobie powiedzieć tylko Bóg. Tylko Bóg jest niepokalanym poczęciem, a konkretnie Duch Święty. A tutaj Bernadeta widzi młodziutką, prześliczną dziewczynę. Proboszcz, który analizuje gruntownie każde objawienie, mówi, musisz zapytać, jak to coś ma na imię. Co widzisz? Bo fenomen polega na tym, że ona widziała prześliczną, młodziutką, nastoletnią dziewczynę, ale nie powiedziała, że to jest Maryja.
Nawet nie powiedziała proboszczowi, że to jest dziewczyna. Ona nazwała to, co widziała, Akero. Coś. Ona widzi coś, co wygląda jak młodziutka, prześliczna dziewczyna. Robocz mówi, to zapytaj, jak to coś ma na imię. I Bernadetta pyta i słyszy, ja jestem niepokalane poczęcie. I po zakończonym objawieniu biegnie do proboszcza i w drodze cały czas mówi, ja jestem niepokalane poczęcie, ja jestem niepokalane poczęcie. Wpada do proboszcza, jak ma na imię? Ja jestem niepokalane poczęcie. Co? Bóg jest młodziutką, prześliczną dziewczyną? I proboszcz skupiał. Nie wiedział, co dalej z tym fantem. Tajemnica, Lourdes, objawia nam w sposób porażający, kim jest Maryja w Bożej obecności. Ponieważ ona objawia się z imienia Trójcy Świętej. Ja jestem. Kto pierwszy raz tak o sobie powiedział? Bóg Ojciec. Gdzie? Kiedy? Stworzyciel. Mojżeszowi z płonącego ognistego krzaku. Ja jestem. A kto jest poczęciem? Kto począł się z Maryi? Jezus Chrystus. On jest tym, który w Duchu Świętym jest poczynany. Ale tak naprawdę poczęciem jest Duch Święty, bo to On każdego poczyna. Z nas począł w Maryi Jezusa. Stwarza nas na nowo, jako umiłowanych synów, umiłowane córki. A Jezus jest niepokalany. Jest bez grzechu. Ja jestem Ojciec. Niepokalanym Jezus. Poczęciem Duch Święty. Ale widzimy prześliczną, młodziutką dziewczynę. I ta porażająca tajemnica Lourdes mówi nam o tym, że Ojciec, Syn i Duch Święty uczynił sobie z niej mieszkanie. Ona jest rajem Trójcy Świętej. Trójca Święta w niej mieszka. Kiedy szatan na egzorcyzmie powiedział, nie zbuntowałem się przeciwko Bogu. Zbuntowałem się przeciwko Bogu w Maryi. Tego nie może znieść. Gdybyście pojechali do Lourdes, to byście zobaczyli, że ona objawia się w zagłębieniu skały. Symbolem skały. Kto jest? O kim mówimy w Piśmie Świętym, że jest skałą? Jezus. Jezus jest skałą. A gdybyście pojechali do Lourdes, to byście zobaczyli, że w miejscu wypłynęły cudowne, uzdrawiający strumyk. Wody żywej, która uzdrawia. Kto jest ukryty za symbolem strumienia wody żywej? Duch Święty. A gdybyście poszli na przykład wieczorem na procesję, to byście zobaczyli, że wszyscy mają ogień, zapalone świece. A kto ukrywa się za symbolem ognia? Duch Święty. Tajemnica Lourdes objawia nam Trójcę Świętą, ukrytą w Maryi, przychodzącą do każdego z nas. Dlatego ona jest kecharitomene, bo jest tak wypełniona Trójcą Świętą, że nie ma już w niej nic jej. On jest cały w niej. Potężna Boża obecność. I wracam teraz skarby do Daniela, który